Halo, halo, widać, że słychać mnie, widać, słychać? No to dobrze. Dzisiaj w końcu, mam nadzieję, skończy się konsolidacja na eurodolarze. Zaczniemy teraz analizować te rynki. Pod tym kątem, co się może wydarzyć dzisiaj na publikacji stóp procentowych z Europejskiego Banku Centralnego, no i na wystąpieniu Draghiego. Może też wiele wnieść. Jest 7:30. Myślę, że jak analizujecie rynki, jest was troszkę tutaj osób, to o tej porze właśnie to się robi. Okay. Przed nami eurodolar, jeżeli chodzi o szeroki interwał czasowy, dzienny. Chciałbym wam zwrócić uwagę na to, że takim kluczowym miejscem dla zachowania jeszcze trendu, moim zdaniem, trendu wzrostowego, jest ten niebieski wąski poziom, czyli około 1,35, 1,3490. To jest moim zdaniem kluczowe miejsce i dopiero po przebiciu tego dołka będziemy mieli trend spadkowy na eurodolarze w jakimś tam szerszym terminie. Więc na ten moment jeszcze gdzieś ja szukam osobiście kupna. Mieliśmy konsolidację przez kurczę, prawie ponad tydzień, 1,5 tygodnia mieliśmy konsolidację. Mamy ją jeszcze dalej. Aktualnie rynek nocy znowu odbił się od dolnego ograniczenia. Dane są dopiero po 13, więc tutaj jeszcze pół dnia rynek będzie jakoś chodził i próbował coś zrobić. Ja osobiście spodziewałem się, że jak patrzę sobie na niższy interwał czasowy, spodziewałem się, że oni podejdą wyżej w okolice właśnie tej zielonej strefy, czyli pod 1,36,60 lub 90, 1,37. To było takie dobre miejsce, żeby oni skończyli swoją korektę. Bo jak sobie wyznaczycie Fibonacciego z całości spadku, tego usuniemy, bo jest istotne w tym momencie, to 38,2 kończy się na 1,3740, na 23,6 na 1,3680. No i korekty bardzo często, nawet w takich silnych trendach, kończą się dopiero na 23,6. Tak, to, że skończyło się to na 14,6, to świadczy o tym, jak mało osób chce kupować. Teraz kwestia, co będzie dalej. Jesteśmy stosunkowo nisko na wykresie dziennym. Widać, że RSI jest wyprzedane. Znaczy teraz już troszeczkę poskoczyło, ale było wyprzedane. Ta konsolidacja spowodowała, że już wyszliśmy ponad 30 punktów. Więc tak jakby miejsce do spadków jest. No i właśnie dokąd? Jeżeli dane byłyby, bo uważam, że w ciągu dzisiejszego dnia do 13 już niewiele się zmieni. Możemy dalej oscylować ewentualnie wokół tej granicy 30 punktów, no to jest maks, co zrobimy, ale nie spodziewam się ani wyjścia w dół, ani wyjścia do góry przed danymi, no bo też trudno, żeby to się wydarzyło. Tak więc, jeżeli faktycznie dane, tak jak Szymon wczoraj w podsumowaniu rynków mówił, czy tam pisał, że jeżeli dane faktycznie okażą się zgodne bądź mocniejsze od oczekiwań, czyli ta stopa depozytowa zostanie obniżona, bądź wprowadzą jakieś, nazwę to, podobieństwo do QE w Stanach Zjednoczonych, to rynek z tego miejsca ruszy mocno w dół, ale moim zdaniem nie zbyt głęboko. Bo tutaj już ten ruch w dół się zrealizował de facto, to część rzeczy już jest uwzględniona w cenie. Więc teraz moim celem takim dla spadków właśnie będzie ten poziom 1,35, 1,3490. I sądzę, że tam pojawią się kupujący chociażby zleceniami oczekującymi. Więc jeżeli będzie szarpnięcie na wystąpieniu Dragiego mocne w dół, no tutaj jest 50 pip, no 100 pip, tak? Czyli jest co złapać jeszcze ewentualnie. No to wtedy tam będą kupujący, moim zdaniem. I nie wykluczam tego, że oni zrobią ten ruch w dół i później zrobią cień, jak już wielokrotnie bywało, i będą dalej próbowali iść do góry. Natomiast dopiero po przebiciu tego poziomu będę się spodziewał jakichś dalszych, większych ruchów. Dokąd? Ja myślę, że to już nie jest rozmowa na dziś. Bo nie sądzę, żeby rynek się zrobił więcej niż 200 pipsów zakresu. Musieliby naprawdę wprowadzić tutaj jakieś bardzo, bardzo duże luzowanie ilościowe. Tak? Czyli musieliby naprawdę dużo powiedzieć, bo zauważcie, że rynek spadł już 400 pipsów. Tak więc, jeżeli faktycznie coś prowadzą bardzo złego, no to tutaj mamy 1,4. To jest taki kolejny poziom. Poprzednie szczyty, myślę, że to też widać. Kolejne jakieś dno. Tutaj ciut niżej jest strefa popytu podaży. Połączona z luką cenową, czyli taki też dosyć ważny poziom. No ale to już te poziomy 1,3 to by były osiągnięte dopiero wtedy, kiedy ten rynek faktycznie, znaczy Draghi faktycznie by coś złego powiedział. Natomiast niewykluczone i teraz tak, bo jesteśmy bardzo nisko.
I też ja nie mam, znaczy rzadko kiedy się widzi coś takiego, że mamy okres konsolidacji i z tego miejsca na przykład, gdzie jesteśmy, rynek nagle wybija nam te szczyty i idziemy już tam spokojnie dalej z trendem. Przeważnie dzieje się tak, że jednak jest fałszywe wybicie w dół. No i to fałszywe wybicie faktycznie może się wydarzyć. Jeżeli dane byłyby niezbyt luźne, tak, względem euro, czyli generalnie Draghi by dał znowu ciała i nie powiedziałby nic konkretnego, no to wtedy mamy, moim zdaniem oczywiście, fałszywe wybicie w dół, lekkie tam 20 pipsów, bo tutaj będą stopy losu na pewno, więc 20 pipsów poleci w dół i później dopiero wyciągną dalej. Tak to na ten moment widzę. Jeżeli rynek by do 13 podbił do góry w okolice właśnie 1,3645, czyli tego górnego ograniczenia kanału, to wtedy odwracamy troszeczkę scenariusze. Jeżeli byłoby tak, że mają spadać, to lekkie wybicie do góry, żeby złapać trochę osoby, które będą chciały tutaj na wybicie z tej konsolidacji, czyli podbicie pod 1,3650, 1,3660, 1,3670 i później mocny spadek w dół. Tak ja to widzę, czyli te fałszywe wybicie, w którymś momencie tutaj moim zdaniem będzie. No bo tak jakby wszyscy czekają, a jak wszyscy czekają, to ktoś musi dać trochę pieniądza, żeby ten rynek gdzieś mógł polecieć. Tak więc euro-dolar na ten moment wygląda w ten sposób. Zauważcie, że mnie zastanawiało, co się wydarzyło przedwczoraj. Przedwczoraj to było już. To jest wykres godzinowy. No, sobie z operatora okresu. No, przedwczoraj było wyszarpanie z podwójnego dna fajne ceny podanych. Czyli najpierw rynek spadł, później mocno była CPI, inflacja była z Europy podawana. I to już mi dawało tak jakby nadzieję, że oni, kurczę, mogą z tego faktycznie wyciągnąć. No ale tak się nie wydarzyło, czyli zabrakło siły. Wszyscy czekają na te dzisiejsze informacje. Nie ma co zaglądać nawet na niższy interwał moim zdaniem, bo tutaj i tak niestety na euro-dolarze na dzień dzisiejszy musimy operować na wyższych interwałach i patrzeć, do końca nam może dojść na przesilniejszym ruchu. No i teraz jeszcze została nam tutaj perspektywa wzrostów, jeżeli pomylą się, jeżeli chodzi, inwestorzy się pomylą o to, co zrobi Draghi. To moim zdaniem 1,37 to jest taki pierwszy cel przy mocniejszym ruchu, no ale to też stąd jest 100 pipsów, to nie jest zbyt dużo na takie wystąpienie, zwłaszcza, że wszyscy to dyskontowali. Natomiast mamy bardzo mocną strefę popytu podaży na 1,3750. No i później 50% całości spadków na 1,3780. I moim zdaniem rynek nie poskoczy dzisiaj wyżej. Oto już będzie 150 pipsów, 180 pipsów w sytuacji, w której sporo osób spodziewało się odwrócenia trendu na spadkowy, więc też pewnie jakieś zlecenia będą. Natomiast pokonanie 50% wzwyż moim zdaniem będzie aktywowało bardzo dużo stop lossów i możliwe, że wtedy rynek znowu wróci do trendu wzrostowego i te 1,34, czyli przepraszam, 1,40 będzie osiągalne. Przejdziecie. Ok, to jeżeli euro dolara mamy mniej więcej ocenionego, tak? Czyli generalnie te zielone dwie kreski to są moim zdaniem ograniczenia na dzisiaj. W przypadku dobrych i złych informacji, jeżeli by te informacje były bardzo na niekorzyść euro, no to ta czerwona kreska 1,4, 10 i ten niebieska strefa moim zdaniem będzie tutaj już niepokonana, ale ta zielona moim zdaniem będzie kluczowa, będzie broniona, bo to jest poprzednie dno, jeszcze zachowany trend wzrostowy. Więc wydaje mi się, że tutaj powinno to być jeszcze bronione, jeszcze bronione. Na razie czekamy oczywiście, bo na eurodolarze myślę, że nie ma co mieć pozycji przed tymi danymi. Kto ma, ten nawet ze stratą chyba lepiej zamknąć niż tutaj. No oczywiście mówię o jakimś tam interwale intraday, bo jeżeli ktoś ma jakieś swingi czy coś, no to już jest inna bajka, to już jest inne prowadzenie pozycji. Myślę, że teraz spojrzymy sobie na S&P oraz DAXa. Ze względu na to, że w sumie tu są też skorelowane linki z tym wszystkim, to się będzie działo. Najpierw DAX, bo on tutaj będzie miał większe znaczenie. Jeżeli chodzi o DAX-a, tutaj też sobie spojrzymy najpierw na wykres dzienny, bo DAX wybił oczywiście nam szczyty, bardzo fajnie szedł do góry, natomiast ta zielona kreska to jest zniesienie Fibonacci'ego jeden, a jednak nie 100, przepraszam, chciałem, bo to sobie wczoraj wyznaczyłem, 100. Jeden 161,8 zostało tutaj niedociągnięte, tak jakby do tego poziomu. 138,2 jest ciut niżej,
A tak zauważyłem, że lubi właśnie zachowywać 138,2. W sensie lubi ten poziom tak jakby zniesienia zewnętrznego. Tak przynajmniej wychodzi z moich obserwacji. Tak jakby był top quest, to pewnie powiedział coś innego. No ale zobaczcie, że są na przykład bardzo ładnie rynek tam te 138,2 zarespektował. Jak sobie mierzyłem różne fale i tak dalej, to generalnie te 138,2 jako zniesienie zewnętrzne było respektowane. No i też skusiłem się na to, żeby zmierzyć sobie ewentualnie tutaj jakieś potencjalne ruchy. Dajmy na to, ta zielona kreska to jest potencjalne, maksymalne wybicie jeszcze teraz do góry, żeby nie kontynuować ruchu, tylko dać szansę na spadki. No jeżeli zmierzymy to, a sądzę, że DAX może podskoczyć jeszcze do tego poziomu przed publikacją, to 138,2 wypada ciut przed szczytem ostatnim, który był tak mocno pokonany. Tak więc myślę, że pierwszym ruchem docelowym, takim bardzo prawdopodobnym do DAX-a, to jest właśnie okolice 9834 albo 9800. No to jest poprzedni szczyt, jakiś tam poziom psychologiczny. Tak więc tutaj pewnie zlecenia oczekujące na kupy będą. Natomiast moim zdaniem DAX i generalnie giełdy są bardzo wysoko, więc ja cały czas jestem gdzieś tam nastawiony. Jeżeli są jakieś nowe szczyty, to raczej szukam okazji do sprzedaży niż do kupowania. Natomiast jeżeli ktoś faktycznie lubi inwestować zgodnie z trendem, no to atak na poprzednie szczyty, czyli te 9800, podejście i test tych poprzednich szczytów będzie dawał mu sygnał do kupna, więc też o tym trzeba pamiętać, że tam na pewno zlecenia będą. Jeżeli ten ruch pokonamy, to największy taki impuls myślę, że należy mierzyć ten. No i tutaj kolejne poziomy Fibonacciego, które pokrywają się ze szczytami, czyli 30%, tutaj się pokrywa z tym, co się działo na wykresie, 50% ciut niżej. Też mamy tutaj poprzedni szczyt dna, więc te poziomy będą tutaj zauważone, ale to będzie perspektywa co najmniej tygodnia, a nie dni. W najbliższych dniach ja bym się spodziewał spadku w okolice 9800, bo tam na pewno będą czekały zlecenia, więc rynek będzie chciał to obronić. Jeżeli spadniemy niżej, no to wtedy będzie to znaczyło, że giełdę że tak naprawdę pieniądza nie będzie, czyli Draghi powinien się pomylić. Znaczy ludzie powinni się pomylić względem tego, co Draghi powie. Bo jeżeli luzowanie byłoby wprowadzone, no to giełdy nie będą miały powodu, żeby spadać, tylko raczej rosnąć, tak? No bo znowu będzie więcej kasy na rynku, a więc powinni podbijać cenę wyżej, no zwłaszcza DAX, bo oczywiście mowa o euro, a DAX jest tutaj oceniany w euro. Ostatnio giełdy właśnie, znaczy ostatnio, jakiś czas temu giełdy chodzą raczej przeciwnie do euro, więc jeżeli euro będzie wybijało do góry, to DAX powinien spadać, no i vice versa. Natomiast jeżeli chodzi o wzrosty, no ja powiem szczerze, no 10 tysięcy, tak, no bo to chyba wszyscy wiedzą, jest takim miejscem psychologicznym, ważnym, nie dociągnęła tam cena, a więc jeżeli tam cena dojdzie i pokona ten poziom, no to wtedy trzeba szukać już, znaczy powiedzenie sky is the limit byłoby tutaj odpowiednie, moim zdaniem. Ja sobie wyznaczyłem jeszcze taki kanał, połączyłem te dwa dołki, pociągnąłem do tego szczytu, no i teraz mamy w ten sposób pociągnięte jakieś ograniczenie. Ewentualnie po tym ograniczeniu rynek się może odwrócić, bo akurat często tak robią generalnie rynki, że jeżeli pierwszy nie dociągnęło do górnego ograniczenia, pierwszy szczyt nie dociągnął do górnego ograniczenia, to kolejny ruch jakiś dopiero tam dociąga i wtedy spadają. Więc jeżeli wzrosty, to warto wyznaczyć sobie ten kanał i ewentualnie w tym kanale cena się będzie podążała. No, ewentualnie wyznaczyć tutaj zniesienia Fibonacciego 138,2, bo tak jak powiedziałem, tak, lubi ten poziom, z tego co zaobserwowałem, czyli 10144. To jest jakiś tam cel dla ewentualnych wzrostów w najbliższym czasie, no ale to też by musiała być kolosalna świeca, żeby to się spełniło dzisiaj. Więc na razie widzimy to tak, a patrząc na niższym interwale czasowym, tutaj pokonanie tego 9954 będzie sugerowało dotarcie moim zdaniem do 10 tysięcy, bo dla mnie opór jest tutaj, właśnie na tym poziomie 9954, więc pokonanie będzie dawało mi szansę dotarcia do 10 tysięcy. No i później można znowu pobawić się Fibonacciego, bo na to fajnie chodzi. No i 138,2 wypada przy 10037. I to jest moim zdaniem zakres na dzisiaj maksymalny, jeżeli chodzi o górę oczywiście. Dolne 9800 raczej nie powinni wyjść dołem. S&P
No tutaj S&P szaleje ostatnio generalnie. Bardzo lubią, znaczy bardzo, bardzo szarują do góry, szczerze powiedziawszy. Mają cienie od dołu i cały czas popytowe świece. Więc popyt, tak jakby siła rynku jest. I tego nie można tutaj zanegować. Natomiast, no, oczywiście, tak wszystko kiedyś się kończy, no i tak też tutaj pewnie kiedyś się skończy. Kwestia kiedy. Dzisiejsze dane mogą tutaj spowodować ruch. Zwłaszcza, że jutro są znowu payrollsy. I akurat jeszcze tak Wam zwrócę uwagę, że jeżeli mamy tak ważne wystąpienie w czwartek, to bardzo często dzieje się tak, że payrollsy nie, że nie mają znaczenia, ale tak jakby potwierdzają ruch, dają kontynuację ruchu. Więc jeżeli dzisiaj euro ruszy w którąś ze stron, to jutro jest duże prawdopodobieństwo, że na payrollsach będzie zawahanie, ale rynek pójdzie dalej w tą samą stronę. Tak często bywało. Oczywiście nie jest to zasada stuprocentowa, ale warto, żebyście na to sobie zwrócili uwagę, no bo tak może być. Więc tak Wam od razu tutaj mówię. Jeżeli zmierzymy sobie ostatni ruch do góry, to widać, że korekty są bardzo płaskie. Ta dotarła do 14,6, czyli jest bardzo silny rynek. Tutaj też do 14,6. Więc w końcu ta korekta głębsza przyjdzie. No i pierwsza to jest 23,6, tak jak już Wam powiedziałem. A później 38,2, pokrywając się z tym szczytem. No ale to są perspektywy długoterminowe. W krótkim terminie, bo świeca dzienna maksymalnie sądzę, że nie, czy inaczej, świeca dzienna powinna nie przekroczyć 1910, moim zdaniem. Bo jeżeli stąd zaczynamy spadać, no to tu jest zakres 20, no, 14 punktów, co jest stosunkowo dużo, jak na dzienny zakres S&P. Więc jeżeli było bardzo złe dane, no to przekraczamy te 1910 i ewentualnie docieramy do poprzedniego szczytu, no ale to musiały być takie spadki jak tutaj, czyli rynek się bardzo pomylił względem tego, co oczekiwał. A wybicie do góry, pomierzmy sobie w ten sposób. No tutaj nawet ten już nie wyciągał, więc wyznaczymy sobie jeszcze jedną kreskę. Więc te linie trendu, czy kanały w sumie cenowe, bo akurat wbrew pozorom takie rzeczy przy mocnych wybiciach się najlepiej sprawdzają, ewentualnie zniesienia Fibonacciego z wyższego interwału czasowego, czyli ten ruch aktualnie to jest 161,8, czyli potencjalnie 200, to jest kolejny taki zakres, gdzie cena może dobić. Tak więc ewentualny mocny ruch do góry, aczkolwiek uważam, że jeżeli miałyby być wzrosty na giełdach, to będą dużo mniejsze i dużo spokojniejsze niż spadki, bo inwestorzy już mają znowu zarobione, więc będą bardzo chronili swoich zysków. Każdy dołek będzie oznaczał wybicie jakichś kolejnych stop lossów, więc on się będzie rozpędzał. Te dwa kluczowe miejsca, które Wam tutaj wyznaczyłem, to są potencjalne miejsca docelowe dla spadków, na którymś z nich odreagowanie na pewno będzie, a przy szarpaniu na dragi może być nawet tak, że cena spadnie 1910 i od razu wybije dalej do góry. No tutaj też takie prawdopodobieństwo będzie. Nie jestem w stanie powiedzieć, co jest bardziej prawdopodobne. Mogę jedynie powiedzieć tyle, że jeżeli będą spadki, to uzasadnione spadki, tak? Czyli nie będzie to fałszywy ruch w dół, tylko faktyczne spadki, to one będą dużo bardziej dynamiczne niż wzrosty, no bo wzrosty już tutaj są po części zrealizowane. Podobnie na eurodolarze. Jeżeli będą spadki, to moim zdaniem będą dużo mniej dynamiczne niż wzrosty. A jeżeli jeszcze wzrosty będą poprzedzone fałszywym wybiciem w dół, to wtedy no, będą wszyscy uciekali z pozycji. I myślę, że jeżeli ktoś by chciałby się złapać na jakieś zlecenie oczekujące, czy oczekujące mi na eurodolarze, to jest w ogóle ciężko im tutaj coś robić, ale jeżeli chciałby ktoś to złapać, no to wtedy myślę, że większe racje bytu mają pozycje długie, które wchodzą dopiero po jakimś tam ruchu, bo ten ruch powinien być kontynuowany. OK. Fundo dolara też, jak wszyscy wiedzą, jest w trendzie wzrostowym i tutaj też akurat nie ma z tym problemu, jeżeli chodzi o wyznaczenie tego trendu wzrostowego. Jesteśmy teraz od dołu na takiej strefie popytu podaży, albo wsparcia i opory nawet bardziej. Z drugiej strony mamy tutaj te dolne ograniczenie. No, nie da się ukryć, że funt generalnie, euro i funt w jakimś tam stopniu chodzą podobnie. Tutaj jeszcze brakuje nam ewentualnie ilu pipsów.
No, od tego miejsca, gdzie jesteśmy, to 100 pipsów, ale od minimum to 50 pipsów tego, żeby zrealizować tą geometrię 100% większego tutaj ruchu. Natomiast widać, że rynek się zaczyna ciut wcześniej, tak więc sądzę, że to już nie ma znaczenia, więc to zostanie, jak zostanie pokonane, to będziemy szukali kolejnych jakichś rzeczy. Moim zdaniem dno jest bronione, więc większe prawdopodobieństwo jest wyjście do góry niż w dół. Nawet jeżeli euro będzie taniało, to funt może akurat podskoczyć, bo wtedy euro funt na przykład będzie spadał mocno, więc też funt będzie zyskiwał na wartości na samych danych. Ale jeżeli euro będzie bardzo mocno spadać, to funt też w końcu się lekko odwróci, bo to będzie oznaczało mocniejszy dolara. Jak wiecie, znaczy właśnie to jest ciekawe w rynkach walutowych, że te waluty są bardzo powiązane ze sobą. Jedno wpływa na drugie, tak? Jeżeli mamy duży obrót na euro-dolarze, no to obrót na innych parach też może spaść, no bo się angażuje kapitał w tamte rynki. I z drugiej strony, jeżeli gdzieś się umacnia dolar, to też może się umocnić na innych parach walutowych. Więc o tym trzeba mieć, z tym trzeba mieć tę świadomość tego. Kluczowe moim zdaniem dla zachowania trendu wzrostowego jest zachowanie tego minimum. Więc do tego miejsca mamy jeszcze daleko, bardzo daleko. To jest jeszcze 300 pip, 200 pipsów, 250 pipsów, więc jest to jeszcze co bronić. Więc cały czas tutaj kupujący będą się pojawiali na każdym możliwym wsparciu. No i wyznaczmy sobie jeszcze Fibonacciego. No i tutaj wychodzi na to, że aktualnie walczymy z poziomem około 50%, więc ten poziom 61,8 połączony z geometrią tutaj ewentualnie potencjalnie daje jakieś miejsce do odwrócenia. Dzisiaj, jeżeli byłoby fałszywe, czy jakiś ruch w dół, niespowodowany funtem, tylko euro, no to może tutaj pojawić się może dużo kupujących i próba wyciągania tego z powrotem do góry. Pokonanie tego poziomu 1,6650 może skutkować dotarciem do 1,3657, ponieważ tutaj jest znowu ważne miejsce. No i więcej nie ma co liczyć, bo to już tutaj będzie 200 pipsów. Jak na funta, to i tak dużo. Znaczy, funt robi tam 150-200 pipsów w ciągu dnia, więc to jest raczej maksymalny zasięg do tego ruchu. No i tutaj na mniejszym prawie widać, że też jesteśmy w konsolidacji, więc jeżeli wybiliby górą 1,3677, to wtedy należałoby wznosić Fibonacciego od góry z powrotem, czyli cały ten ruch zmierzyć. I zastanowić się, dokąd teraz cena może dotrzeć. Zanim na to jest wybite, więc sobie to skąd usunę. No i tutaj 38,2 jest połączone z takim okresem popytu podaży, więc jak najbardziej to miejsce będzie bronione, powinno być bronione, nie było jeszcze testowane. No i tutaj kolejne takie miejsca, myślę, że 61,8, czyli kolejne 1,6879. To są miejsca, moim zdaniem, kluczowe. Przebicie tego będzie dążyło do kolejnej strefy oporu. No i wyżej nie sądzę, żeby dzisiaj cena się znalazła. Bo to też będzie zakres już 200 pipsów. Więc też już sporo. Więc funt do góry, te strefy, w dół też mamy strefy. I sądzę, że jest duża szansa na to, żeby któraś z nich została tutaj osiągnięta. Ta zmienność powinna się pojawić na rynku, bo w końcu wszyscy czekali na to, aż Draghi przemówi. Dolar do jena zachowuje się ostatnio bardzo ładnie, jeżeli chodzi o wzrosty. Dzisiaj w nocy troszeczkę stracił na wartości. Natomiast cały czas trend wzrostowy, nawet w tym krótkim terminie, jest zachowany. Bardzo ładnie cena ciągnie. Tutaj odbiliśmy się od wsparcia, więc wzrosty są uzasadnione. Jeżeli spojrzymy sobie na wykres dzienny, to dotarliśmy do pierwszego możliwego targetu, czyli 102,76. Kolejne miejsce do wzrostów to jest 103,34, dlatego że tutaj też są ważne miejsca, ważne poziomy. No i to spokojnie może być osiągnięte dzisiaj i to jest górne ograniczenie dla wzrostów dzisiejszych. To 103,34. Jeżeli chodzi o spadki, to tutaj 102,03 jest ważne. Widać, że poprzedni szczyt, więc on powinien być broniony. Jeżeli cena by spadała, to tutaj na tym poziomie powinniśmy się zatrzymać, spróbować odbić z powrotem do góry. Jednocześnie tutaj ciut wyżej jeszcze mamy taką cenę, która też tutaj była zauważona. Taki ważny poziom cenowy, po prostu wsparcie na 102,34. Więc na 102,34 warto kupować i na 102, na 102 równo też warto tutaj ewentualnie kupować. Po przebiciu 102,77
No, moim zdaniem powinien być dosyć silny ruch w okolice 103, 34. A więc tak wygląda dolar D na moim okiem na dzień dzisiejszy. Jeszcze jak spojrzymy sobie na H1, mamy teraz taki okres, znaczy scan, tak, konsolidacji. No więc pewnie, znaczy moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, że do Dragiego tutaj będziemy chodzić jeszcze w tym zakresie, więc teraz kup. Do góry to jest zakres 20 pipsów, później sprzedaż, więc gdzieś pewnie się w środku zatrzymamy i czekamy na wybicie z tej strefy nadanych, tak? Na wystąpienie. Bo pamiętajcie, że to, co powie Draghi, będzie miało wpływ na wszystkie waluty. Dlatego, że euro ma wpływ na wszystkie waluty. Dlatego teraz spojrzymy sobie na euro-jena. Euro-jen też ostatnio wyszukuje i co ciekawe, euro-dolar nie potrafi dogonić, czyli tak naprawdę to jest kwestia jena, nie euro. Tutaj też dochodzimy pomalutku, znaczy doszliśmy do pierwszego możliwego oporu, czyli poprzedniego dna i to jest już sygnał na sprzedaż, więc jest tutaj powód dla którego rynek może już stąd spadać. Natomiast no, analiza klasyczna to jest podwójne dno, a sugeruje, żeby dotarła co najmniej w okolice, te wzrosty były co najmniej w okolice 140 i 60 jenów za euro. Więc jeszcze moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo tego, że, bo pamiętajcie, że tak, euro jen jest pod wpływem dolar do jena i euro dolara. Więc jeżeli euro dolar będzie bardzo mocno spadał, a dolar do jena będzie mocno rósł, bo tak się akurat to skoreluje, czy tak to będzie wyglądało, to euro jen nie musi wcale tak mocno spadać jak euro dolar. Oczywiście, jeżeli tutaj kwestie są, jeżeli są dane publikowane pod euro, no to jest duże prawdopodobieństwo, że euro jen też bardzo mocno spadnie, natomiast czy tam wzrośnie, to już zależy od danych, ale też trzeba mieć świadomość tego, że lepiej inwestować na euro jenie wtedy, kiedy dolar do jena i euro dolar chodzą tutaj fajnie w tym samym kierunku. Były takie okresy, które pochodziły identycznie wręcz, że euro jen, euro dolar i dolar do jena szły w tą samą stronę. Na razie zobaczymy. Myślę, że tutaj tendencje na rynku się pomału odwracają ze względu na zawirowania, tak? Poprawę sytuacji w USA, pogorszenie w Europie. Tutaj jeszcze linia trendu, tą skasujemy, bo jest ważna. Na H4, jeszcze na D1, zobaczymy, czy ją napoczynamy dalej. Mniej więcej tak wygląda linia trendu i jednocześnie ograniczenie trójkąta. Więc potencjalny ruch do góry, jeżeli faktycznie by się wydarzył, to potencjalnie na euro-jenie jesteśmy w stanie wytargać w ciągu dnia do poziomu 140 i 64, bo to jest zaledwie 100 pipsów. Natomiast wyżej, myślę, że 141,34, czyli okolice tych tutaj minimów i linii trendu będą ograniczały dzisiejsze ruchy. Myślę, że wyżej euro-jena dzisiaj nie zobaczymy. No to już jest zakres 200 pipsów, więc potencjalnie taki średni zakres tutaj się realizuje, czy tam górny zakres dziennej zmienności. Natomiast jeżeli o spadki chodzi, to jeżeli spadki by się pogłębiły, to potwierdzałyby tutaj w średnim terminie trend spadkowy. Więc cel poprzednie minimum 136. To jest 300 pipsów stąd, gdzie jesteśmy. No więc zobaczymy. Na początek oczywiście na H1 widać, że wsparcie będzie 138,14. Tutaj będzie bardzo mocno doniosły. Nawet jeżeli troszeczkę wcześniej 138,47, warto obserwować, jak się cena zachowa na tych wsparciach. Bo jeżeli cena mocno spadnie, odbije się i jeszcze raz się odbije, to wtedy będzie szansa na to, żeby spróbować wejść do trendu jeszcze wzrostowego. Natomiast jeżeli zostanie odbije się i później przebije mocno w dół, to wtedy moim zdaniem te dna już nie będą miały znaczenia. Tylko będziemy szukali już zejścia niżej, okolice właśnie wsparć położonych niżej. Jeżeli spojrzymy sobie na wykres dzienny, tutaj jeszcze taką strefą popytu podaży jest ciut wyżej, 136,87. Czyli warto sobie wyznaczyć te miejsca i w ten sposób na te rynki popatrzeć, bo dzisiaj ostatnie czasy to było no mizerne, tak? Chodziło to 30-40 pipsów w ciągu dnia, no ale dzisiaj powinno się to w końcu zmienić. Taką mam nadzieję, bo to jest żenada po prostu. Siedzieć na rynku, nic się nie dzieje. Okej.
i zostało nam pary walutowe AUD, USD, NZD, no i złoto na sam koniec. Dzisiaj mniejszy wpływ powinno być na te pary walutowe, no bo jednak skupiamy się na euro. Natomiast może pokażę nowy wykres australijskiego dolara. Wykres A4. Tutaj widać, że mamy jedno ograniczenie. Tutaj mamy drugie ograniczenie. No i tak sobie chodzimy w tym zakresie. Na niższym interwale czasowym możemy jeszcze wyznaczyć inne, czyli tutaj oraz mniej więcej tak. Tutaj trochę dokładniej. No i to jest trójkącik. Widzicie, w której ze strony oczywiście sugeruje wzrosty. Jeżeli spojrzymy sobie na ten szerszy trójkąt, to jest trójkąt zmierzchujący. On by sugerował spadki, bo mamy szczyty coraz to niżej, ale natomiast, żeby on się zrealizował, potrzeba jest jeszcze jednego ruchu do tyłu. No i to jest prawdopodobne, bo jeżeli wyznaczymy sobie szerokość tego trójkąta, wyznaczymy z miejsca wybicia potencjalnego, no to tutaj ciut wybijamy górne ograniczenie tego wyższego trójkąta. Więc może być tak, że wybijemy górą z tego małego, dotrzemy do linii trendu, czy tam do górnego ograniczenia trójkąta spadkowego i spadniemy. Natomiast w dniu dzisiejszym nie spodziewałbym się już jakichś tutaj mocniejszych ruchów, no bo jednak to jest sesja europejska, a nie tutaj azjatycka czy amerykańska. Dopiero na amerykańskiej coś może wydarzyć. Natomiast patrząc na cienie, na ten cień głównie, spodziewałbym się bardziej właśnie wybicia z tego trójkąta do góry. I takim potencjalnym ruchem, pierwszym ruchem, na którym jest szansa, żeby realizował się dzisiaj w nocy, tak, czy dotarcie tam dzisiaj w nocy, to jest 0,9325. Ciut niżej. Tutaj myślę, że to jest 0,9294. Takie miejsca docelowe. Tutaj myślę, że powinno to zostać pokonane i dopiero dążenie do tego pójść dalej. No w dół oczywiście tutaj, czyli 0,9258, no i ciut niżej. Dokładnie rzecz ujmując, taki zakres, a mniej więcej cenowy, czyli 0,9231. Tutaj myślę, że takie zakresy warto sobie mieć wyznaczone, ten wykres A1, bliźniowy. No i tak bym to miał wyznaczone ja. Czyli potencjalny ruch do góry, do tych stref, tam będę szukał sprzedaży, aby na korektę, tak? No bo tutaj, jeżeli wybiją do góry, to wtedy spodziewamy się szerszego już ruchu, a wybicie w dół na razie będzie ograniczone jeszcze tą dolną kreską ograniczenia trójkąta tutaj z szerokiego interwału czasowego. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie na wykres, no to nie ukrywam, że ja osobiście jestem nastawiony na spadki na australijskim dolarze. Tutaj widać ten ewidentny trend spadkowy. Jeżeli wyznaczymy sobie tego Fibonacciego, to nawet ten poziom 50% to jest taki cel dla spadku. Więc jeżeli faktycznie wybijemy w końcu z tego trójkąta w dół, to wtedy moim zdaniem się już rozpędzą spadki, ale to jest długi termin. Dzisiaj te zakresy, o których powiedziałem, więcej bym się nie spodziewał. Nowozelandzki dolar, jesteśmy cały czas w takiej strefie na szerokim interwale czasowym, poprzednich szczytów, wahań i tak dalej, więc tutaj ten rynek się może jeszcze bujać, ale dotarliśmy do dolnego ograniczenia i była tam reakcja. Tak więc teraz myślę, że na wykresie K1 wyznaczymy sobie trend, czyli linię trendu tak naprawdę. Ona przebiega mniej więcej w ten sposób. No i tutaj moim zdaniem to będzie ograniczenie wzrostów. Tutaj widać, że ładnie się to wpisuje wszystko w kanał, no bo Zalandczyk akurat lubi kanały. Tak więc odbiliśmy się od dolnego ograniczenia, więc celem teraz dla wzrostów, jak pokonamy 0,8442, będzie górne ograniczenie trendu czy kanału cenowego połączone z tą czerwoną kreską, czyli 0,8471. Ja może tutaj jeszcze pogrubię. Czyli to jest aktualnie cel dla wzrostów na nowozelandzkim. I to by się spójnie trzymało z tym, co powiedziałem na australijskim dolarze. Natomiast spadki, moim zdaniem, ograniczone będą nie na samym dole, tylko już czuć wyżej. Tutaj 0,8417 to będzie wsparcie, gdzie można kupować.
No później niżej, podwójne dno, potencjalnie również. Zauważcie, że jak wstawimy sobie wskaźnik RSI, to mam troszkę pokażę, gdzie jesteśmy, na interwale H4. Zauważcie, że płażemy się troszeczkę po dnie, na wykresie dziennym będziemy już bardzo wyprzedani, a mamy trend wzrostowy. W długim terminie mamy mocny trend wzrostowy, tutaj systematycznie, on jest oparty makroekonomią, tak? No bo mamy stopy procentowe w Nowej Zelandii podwyższone, więc ten trend wzrostowy jest uzasadniony. Jeżeli mamy wyprzedanie w dziennym interwale czasowym, no tutaj powinni się pojawić kupujący. Na razie zobaczymy, jak się cena zachowa przy tym właśnie poziomie cenowym. Aktualnie cel to jest górne ograniczenie kanału, a jeżeli spadki, to podwójne dno. Jakoś osobiście nie spodziewam się przebicia podwójnego dna i wyjścia niżej. USDK, tutaj przepiękna reakcja na podwójne dno w strefie wsparcia. No i moim zdaniem powrócił trend wzrostowy, może zbyt na hura to mówię, ale tutaj uważam, że cena powinna iść dalej do góry. Na razie mamy 4 dni wzrostów, więc pewnie jakaś korekta mała, ale moim zdaniem dalej na danych z Kanady i z USA powinniśmy raczej ciągnąć do góry. Tutaj 1.1 to jest taki cel aktualnie dla wzrostu, tak? Bo to jest takie ważne miejsce, tutaj widać to wielokrotnie, cena testowała, więc dopiero tam spodziewam się odreagowania. A jeżeli chodzi o analizę klasyczną, tutaj mamy podwójny szczyt, realizacja jest dopiero w okolicach 1.147. Na niższym interwale czasowym, bo to jest, żeby się skupić na dzisiejszym dniu, bardzo silny jest ten trend. Ja myślę, że można go wyznaczyć może bardziej na zasadzie, czekajcie, może na jeszcze niższym interwale czasowym będzie to lepiej widoczne. Tutaj mamy dolne ograniczenie tego trendu. O, prawie się pokrywa. Więc jeżeli będą spadki, a wygląda na to, że na razie Kanadyjczyk troszeczkę osłabł, więc właśnie do tej linii trendu, no i do okolic poprzednich szczytów takich istotniejszych najniżej. Czyli wsparcie dla mnie takie krytyczne jest właśnie w okolicach 1.092. Tam uważam, że należy szukać okazji do kupna po raz kolejny. Jeszcze można wyznaczyć sobie Fibonacciego, całości tych wzrostów. No i to się pokrywa z 23,6. Więc tam szukać okazji do kupna dzisiaj. To jest zakres 25 pipsów, więc spokojnie jest to zrealizowane, żeby tak, Grzegorz, jeżeli chodzi o nowozelandzkiego dolara, tak, to jeżeli chodzi o to podwójne dno, to faktycznie tam pozycja na kup powinna być bardzo sensowna. Tutaj na razie mamy podwójny szczyt na USDK-ie, więc jest szansa na lekkie odreagowanie. Pamiętajcie też, że USDK oraz AUD-USD i NZD-USD chodzą, skorelowane są ujemnie. Oczywiście nie 100%, tylko tam w jakimś tam stopniu, ale jeżeli AUD i NZD idą do góry, to USDK raczej troszeczkę zniżkuje, więc tutaj właśnie jest potencjalne połączenie tych dwóch ruchów i to jakieś zejście w dół w formie korekty, moim zdaniem w formie korekty i później wybicie dalej. Jeżeli wybijamy te 1.095, moim zdaniem kolejny cel to jest właśnie 1.1. No i zostało nam złoto, żeby nie przeciągać. Na wykresie dziennym bardzo wyprzedane, poniżej 30 punktów. Rzadko kiedy się tak dzieje, zauważcie, żeby złoto było tak nisko. Tutaj przeważnie z tych punktów później jest wyciągane bardzo mocne spadki i później wyciągane. Tak więc gdzieś tutaj rynek złota już jest blisko. Też na najniższym interwale czasowym widać, że się wypłaszczyło. No i dzisiejsze dane mogą coś w końcu zmienić. Pamiętajcie, że im szersza konsolidacja, jeżeli chodzi o tutaj zakres, tym większe wybicie. No i jednocześnie to, co jest w szerokości, czyli ta szerokość prostokąta, można by ułożyć do góry i w dół. Potencjalnie byłoby to mniej więcej tak. No i w drugą stronę podobnie. Na dzień dzisiejszy ta konsolidacja się może oczywiście przeciągnąć. Więc tutaj byłoby wsparcie wynikające z konsolidacji, a tutaj byłby opór, co się spina oczywiście z tym, co się dzieje
Na wykresie tutaj mamy dołki i to jest potencjalne miejsce wzrostowe dla złota. W dniu dzisiejszym jest to spokojnie do osiągnięcia, bo złoto jest w stanie zrobić $40 w ciągu dnia. Mamy też dywergencję, więc to jakieś potwierdzenie jest. No i w dół podobnie, tutaj spokojnie do 1200 jesteśmy w stanie dojść. Tak ja to widzę na dzień dzisiejszy. Ok, tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o te scenariusze na nadchodzący dzisiejszy dzień, bo to tak naprawdę o dzisiaj mi chodziło. Uważam, że te zakresy nie są wybujane, bo dzisiaj powinna być duża zmienność w końcu. Nie wiem, czy Patryk chciałbyś coś dodać jeszcze od siebie. Widzę, że się zalogowałeś. Nie wiem, czy słuchasz, czy zasnąłeś. Jest Patryk. Słuchaj, nie? Słychać. Oj, bardzo cicho Ciebie słychać. Mam nadzieję, że teraz jest lepiej. O tak, teraz jest ok. Momencik, tylko muszę tutaj coś jeszcze przyłączyć. Ok. Ja ewentualnie tylko będę chciał dodać analizę obligacji niemieckich 10-latka Eurobunda, który tak samo może być bardzo ciekawym rynkiem, zwłaszcza, że jest on bardzo głębokiej korekcie, które dla wielu możliwością bardzo taniego zakupienia obligacji, po czym cena wzrośnie i tylko jeszcze będę chciał pokazać, jak wygląda wolumen na giełdzie, na kontraktach terminowych, na indeksach, do których Marcin właśnie przed chwilą zrobił analizę. Podzielę się tylko ekranem. Nie wiem, Marcin, czy ty jeszcze potrzebujesz swój ekran, czy już będę mógł ewentualnie. Nie, nie, proszę, weź już ekran. Ja już skończyłem. Tylko jeszcze tak mam powiedzieć, że właśnie euro próbuje poskoczyć do góry, więc jest szansa na to, żeby doszło do górnego ograniczenia. Zobaczymy. Chwileczkę tylko potrwa i będę mógł się podzielić pulpitem. Jeśli tylko możecie potwierdzić, czy widać ekran. Ok. Czyli właśnie mamy tutaj FGBL, jest to 10-letnia obligacja niemiecka. Handlowana na Eurex. Osoby, które handlują w formie CFD lub na przykład M-Forex, nazywa się to euro, tak samo Eurobund. Nazwa jest zawsze wszędzie podobna. Jeśli nie ma podobnej nazwy, to osoby, które załóżmy mówią na CFD, to trzeba tylko wchodzić po prostu pod futures i szukać podobnej nazwy na 10-letnią obligację. Tutaj teraz użyłem takiego narzędzia, które pokazuje strefy popytu i podaży, które uwzględnia kilka trendów, kilka rozmiarów tego trendu. Jednak chcę powiedzieć tutaj, chwilowo znajdujemy się w trendzie wzrostowym, który teraz wezmę tak, poza narysuję. Widzimy, mamy punkty 2, to jest to, co na moich webinarach lub szkoleniach jest zawsze tym punktem C i widzimy długoterminowo ten trend jest cały czas wzrostowy, to znaczy długoterminowo na H1. Jest jednak kontrakt terminowy, więc analiza na D1 w przypadku ewentualnie nie jest nam aż tak bardzo potrzebne. Widzimy, że ten trend wzrostowy, ostatnio ten cały trend nabrał troszeczkę dynamiki. Widzimy, że tutaj te szczyty są coraz wyższe. Ostatni dołek całego tutaj właśnie tego trendu, gdzie po przebiciu tego dołku będziemy ewentualnie mieli pojęcie, którego ja osobiście nie lubię, ewentualnie takie fałszywe pojęcie, czyli jakby takie testowanie tego dołka. Jest to też strefa popytu, gdzie wielu inwestorów będzie się ewentualnie starało ten poziom utrzymać, obligacja, cena rosła dalej. Wzrost ceny na obligacji może być bardzo gwałtowny. Wezmę jeszcze mniejszy trend, zaznaczę tak, o, tutaj w dół. W dół teraz mamy jeszcze ten mniejszy trendzik,
Nie wolno zapomnieć, że wszyscy ci, którzy mali tutaj był później na tych poziomach, są to poziomy, na których oni najpóźniej mają postawione swoje stop lossy. Wybicie tych stop lossów spowoduje znowu bardzo szybki wzrost ceny na tym instrumencie finansowym. Co jeszcze jest bardzo zastanawiającego, wolumen, który jest obracany przez ostatnie kilka dni, może nie było takich strzałów jak dni, kilka poprzednich dni, czasami tutaj widać takie bardzo mocne strzały tego wolumenu, ale średni wolumen w czasie sesji, tutaj widzimy, on wcale nie był stosunkowo wiele niższy jak poprzednie kilka dni, czyli tutaj widzimy, ten rynek obligacji jednak nadal żył i ostatnio mamy przypływ rynek obligacji, pomimo tego, iż rentowność tych obligacji jest chwilowo ocalna, czyli rentowność nie przerasta nawet obligacji, a mimo to popyt na obligacje jest bardzo, bardzo duży. Jeszcze indeks, który będę chciał tylko tutaj poruszyć, jest również FSMI. Wiadomo, że dzisiaj bank centralny ewentualnie obniży. Są takie prognozy, że obniżą stopę procentową, co oznacza znowu raz, tak mi się przyda, inflację. To znaczy, że dużo inwestorów, jak nie w rynek obligacji, będzie uciekał w rynek akcji, to znaczy, że wtedy indeksy również będą rosły. W przeciwieństwie tutaj właśnie, że w przeciwieństwie do DAX-a, alternatywą dla DAX-a, dla osób, na które sądzę, że DAX jest za nerwowy, mogę zaproponować handel na FSMI, szwajcarski indeks, który jest odpowiednikiem jakby niemieckiego indeksu DAX-a, który chwilowo znajduje się również w bardzo, bardzo fajnych miejscach. Ostatni impuls. Widzimy, że cena doszła do poziomu Fibonacciego 50, pokrywa się z ostatnimi potwierdzonymi szczytami. Jak widać, cena zawsze mocno rosła w górę. Na chwilę była ta korekta po prostu i oczekiwanie na informacje, co się wydarzy ze strony banku centralnego. Widzimy, że ten trendzik lub korekta przebiega również w formie trendu spadkowego. Nie wolno nam też zapomnieć, że dzisiaj o godzinie 13, po 13, 13, 14 będzie przegłoszenie stopy procentowej. Wiadomo, będą strzały na rynku, będzie bardzo dużo do tego. Ale jeśli ta cena pójdzie górą, a prawdopodobieństwo jest zawsze większe, tak samo mogą powstać bardzo mocne, gwałtowne ruchy. Po tych szczytach będą bite wszystkie stopy, które leżą na poziomach tych osób, które handlowały. Właśnie tutaj ten trend. Tu wolumen ostatni, jak widać, jest tylko odrobinę mniejszy, czyli zainteresowanie tym indeksem stosunkowo do innych indeksów wcale aż tak bardzo spadło. Marcin zrobił bardzo kompleksowe analizy instrumentów finansowych. Ja wam właśnie pokażę, uzupełniając ewentualnie ten właśnie wolumen, który jest na giełdzie OIREX. Tutaj widzimy ostatnie dni, czyli mam zakres od 14 lutego, przepraszam, 14 kwietnia. Widzimy, DAX był bardzo mocno handlowany. Dzisiaj widzimy ostatnie kilka dni ten wolumen po prostu spadł, bardzo dużo spadł. Wynosi średnio połowę tego, co było ostatnimi tygodniami. Można zapomnieć, jeśli taki wolumen jest taki niski, to na tym rynku kilka dużych inwestorów lub instytucji finansowych, które wyrzuci, naprawdę wywołać bardzo, bardzo gwałtowne wzrosty lub spadki ceny tego instrumentu, co proponowałbym zresztą naprawdę z ostrożnością dzisiaj do tego podchodzić. Drogi kontrakt proponowałbym odczekać daną dynamikę, dopiero później zacząć. Niski jest stosunkowo niepokojący. Bardzo podobną sytuację z niskim zauważyłem na Eurostock. Również jest to kontrakt, który większość brokerów w formie CFD. Przebieg ceny tego instrumentu finansowego
korelacja między Eurostock FDAC jest bardzo duża, czyli analizy, którą Marcin przedstawił na DAX-ie, również zastosować na Eurostock. Wolumen na S&P jest to kontrakt, jak widać, dopiero przychodzi około godziny 15, czyli osoby, które będą dzisiaj handlowały przy otwarciu tego danego kontraktu. Giełdy, Robex, czyli godzina dopiero późniejsza, amerykańskie rynki wchodzą, wtedy nabiera ten rynek. Tutaj właśnie widzimy również się idzie jakby bokiem mały, bardzo mały ten boczny, czyli sieczki wewnętrzne. Widzimy bardzo mocno dynamika w górę. Tutaj tylko zielone to widzimy samo strefy popytu, gdzie ewentualnie mogą zlecenia, ale nie można tutaj tak samo trend wzrostowy, tak jak już wolumen, jak widać, S&P ostatnim czasem nie spadł. Jeszcze ostatni wolumen to jest właśnie Nasdaq. Tak samo właśnie widać, jest troszeczkę akurat niższy stosunkowo do S&P. Widać, który był w maju, był stosunkowo wyższy do dzisiaj, tak więc również proszę zachować ostrożność na takich właśnie kontraktach. Tutaj czy pytanie padło, czy w końcu spadki na DAX. Ciężko powiedzieć, czy będą spadki, czy nie. Bardzo ciężko jest powiedzieć, jak ludzie reagują na dzisiejsze przemówienie oraz decyzje Banku Centralnego. Bardzo ciężko jest teraz z góry powiedzieć, czy tam będą spadki lub wzrosty. Korekta może nastąpić jak najbardziej, tak jak właśnie do tego punktu psychologicznego, czyli ten ostatni szczyt, potwierdzony szczyt. Bardziej cena może spaść, ale również także ta cena po prostu pójdzie górą. Ciężko jest z góry teraz przejść do końca, pójdzie łatwiej spowiedzieć, na których poziomach powstanie. Przypominam również każdemu o dzisiejszym live tradingu, który się odbędzie na webinarstwo 14 już po przemówieniu Banku Centralnego. Będziemy ewentualnie wzywali aktualną sytuację na rynku. Wszelkie informacje oraz link, aby się zapisać, znajduje się u nas webinar stock za live trading. Wtedy ewentualnie jeszcze będzie jeden trader, który często jest na Investio, na streamie, również pokaże swoje zagranie, w jaki sposób on dzisiaj będzie grał. Tyle z mojej strony. Dziękuję Ci za zaproszenie na dzisiejszą analizę, która mnie wykopała z łóżka. Życzę dzisiaj każdemu udanego dnia, wielu pipsów, każdemu proponuję w trakcie danych ewentualnie odczekać dynamikę, dopiero później podejmować tego typu decyzje. Tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. No tak, to ja też dziękuję serdecznie Wam za przyjście dzisiaj rano. Te nagrania też się pojawi jeszcze na YouTubie, jakbyście chcieli gdzieś tam później sobie zobaczyć. Wrzucę je tylko, że tak powiem, wyrenderuję. No i powodzenia, bo dzisiejszy dzień będzie trudny. Myślałem, że to nagranie będzie szybciej, no ale tutaj też jak chcę na dwójkę coś powiedzieć, to tak wyszło. Ale to myślę, że tylko na korzyść Waszą, niż ten wolumen jednak warto śledzić. Na Forexie wprost nie ma wolumenu, więc trzeba patrzeć na kontrakty. Ja nie inwestuję na kontraktach, Patryk patrzy, więc tutaj takie porównanie. Okej, okay, tak więc dziękuję za uwagę, czy powodzenia, no bo dzisiejszy dzień będzie trudny moim zdaniem, więc Wam się powodzenie też przyda. Trzymajcie się, cześć.